Cześć, to są szybkie inspirki, czyli takie krótkie filmy, na których w ciągu 5 minut właśnie o, nastawiam czas start. Więc mam tylko 5 minut, żeby spróbować powiedzieć coś, co wydaje mi się, że może być dla Was zachęcające. Czasami są takie, wiecie, myśli, które nie wiem, przychodzą w, albo wieczorem, albo, albo w ciągu dnia ktoś wrzuci to w rozmowie telefonicznej, i nagle myślisz sobie: Wow, to jest nawet takie i świeże, i fajne, ale potem yy, tak zostaje przysypane przez codzienną bieganinę, i nawet nie zostaje po tym ślad, żeby komuś o tym opowiedzieć. I tak sobie myślę, dzisiaj wrzucam taką myśl, gdybyśmy tylko słuchali Biblii. Tak, potraktowali ją odrobinę bardziej serio, to naprawdę bylibyśmy dużo szczęśliwsi. Ja przypadkiem, wiecie, okazałem przypadkiem posłuszeństwo wersetowi, który jest zapisany w pierwszym liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, w siódmym wersecie, on w przekładzie SNP, czyli Starej Nowe Przymierze. Piotra Zaręby brzmi następująco, a pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności, ale pierwszą część dzisiaj chcę tylko wrzucić: pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Wiadomo, ja ja nie to nawet stosowałem jako taki żar, że komuś powinienem powiedzieć, że Biblia nie pozwala mi z tobą rozmawiać, a dlaczego? A bo właśnie pospolitych i niedorzecznych rozmów mam unikać, ale to raczej jako taka wiecie, uszczypliwość, której nie stosowałem w praktyce, tylko sobie w głowie myślałem, bo, bo myślę, że absolutnie Biblia nie jest do tego, żebyśmy jej wersetami jedni drugim jakieś takie uszczypliwości czynili. Jeżeli to robicie, to naprawdę tego nie róbcie, bo tego nie wypada robić. Natomiast zupełnie przypadkiem yy, wiadomo, że staram się być obecny w mediach społecznościowych i mam prywatny profil i mam fanpage który pozwala większej ilości niż tylko 5000 znajomych, bo Facebook ma taki limit, większej ilości osób być z nimi w kontakcie, nie wiem, zobaczyć to, co wrzucam, lajkować się i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, korzystam z fanpage'a i fanpage naprawdę obcina. Mam wrażenie, że naprawdę bardzo mocno tak limituje mi dostęp do niektórych treści w internecie. Więc raz na tydzień przelogowuję się na swoje konto, żeby tam w razie co zobaczyć, co się dzieje. Przepraszam, bo przez to nie widzę urodzin, nie urodzin znajomych, ale naprawdę mam takie odkrycie, że korzystając tylko z fanpage'a, będąc zalogowany na fanpage'u, a nie na, na, na prywatnej stronie, nie czytam trzech czwartych internetu, czyli unikam pospolitych i niedorzecznych rozmów i jest mi z tym bardzo dobrze. Naprawdę, to jest proste rozwiązanie, proste posłuszeństwo. Unikanie pewnych rozmów sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi. Czasami wieczorem ulegam tej pokusie, że się przelogowuje ze strony fanpage'owej na tą prywatną, osobistą. I nagle po 20 minutach przeglądania internetowych treści, czytania niektórych dyskusji, mówię do Izy, Iza, Internet sprawia, że się gorzej czuję, A przecież wystarczyłoby potraktować serio werset, a pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj, będziesz, będzie ci z tym lepiej, będziesz się lepiej czuł. Więc może warto o tym pomyśleć, żeby włączyć sobie taki tryb. Patrzę, ile jeszcze mam czasu, ile mogę powiedzieć, żeby włączyć sobie taki tryb unikania pospolitych i niepotrzebnych rozmów. Mam też kilkoro znajomych, którzy co jakiś czas robią sobie detoks, czyli odpoczywają od internetu, ale mam też znajomych, którzy robią ten detoks, dlatego, że zbyt intensywnie uangażują się w pewne rozmowy przez resztę swojego, swojego czasu albo to, nie wiem, więc może lepiej wyważyć i unikać tych takich złych rozmów, a wtedy świat będzie piękniejszy. W ogóle internet jest takim pięknym narzędziem komunikacyjnym, bo on na przykład pozwala nam się ze sobą nie komunikować. Czyli można się poblokować. Wow. Wiecie, i nie traktujemy blokowania dziwnych ludzi i niedorzecznych rozmówców jako jakoś obrażanie albo coś przykrego, tylko traktujmy to jako coś, do czego wręcz apostoł Paweł nas zachęca. Niedorzecznych rozmów unikaj. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście ciągle brnie w niedorzeczne rozmowy, to najbardziej biblijną wskazówką, z jakiej możemy skorzystać, jest zablokowanie takiego rozmówcy. Nie wiem, czy, czy to było dla was dobrze wykorzystane 5 minut. Dla mnie to to jest uratowany kawał życia. Naprawdę Unikanie niedorzecznych rozmów to jest uratowanie dużego kawałka życia, czego i Wam bardzo, bardzo serdecznie życzę. Trzymajcie się ciepełko.